Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Spotkanie jest wiosenne z tego względu, że mamy pierwszy dzień wiosny. Chciałem się z Państwem podzielić informacjami na temat inwestycji, które realizujemy, które będą realizowane w najbliższym czasie. No i nawiązując do aury, czyli do pierwszego dnia wiosny, chciałem poprosić tutaj naszą ekipę telewizyjną, która zawsze wychwytuje te elementy przyrody, które zaczynają budzić się do życia, żeby również je wychwyciły. Zaproponowałem tutaj miejsca Parku Kieszonkowego 1, miejsca przy Parku Kieszonkowym 2 oraz miejsca bezpośrednio przy naszej firmie, bo tutaj będzie można też wychwycić te elementy wiosenne. No i ewentualnie jeszcze jakieś inne miejsca związane z naszymi stacjami uzdatniania, czy też miejsca placu wodnego. A zaczynamy zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od omówienia bieżących inwestycji. Na początek inwestycje związane z dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnej. Aktualnie będziemy przystępowali do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Generała Roi. Długość tej sieci to będzie około 220 metrów. Będzie to na wysokości ulicy Słonecznej. W tej samej okolicy niebawem powstaną też nowe odcinki sieci wodociągowej. Zostaną one wybudowane w ulicy Bolesława Roi i Stróżańskiej. Długość tej sieci wodociągowej to prawie 500 metrów. W związku z powyższym to będzie dość spora inwestycja. Niemniej jednak, jak wszystkie nasze sieci wodociągowe, wykonujemy je w technice bezwykopowej, w związku z powyższym dla mieszkańców nie będzie to zbyt uciążliwe. Teraz przenosimy się już w inną część miasta, nadal jednak pozostając przy inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych. Kolejnym zadaniem, które będziemy wykonywali, to jest budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kordeckiego. Tutaj będziemy to wykonywali taką techniką, która również no niestety będzie tutaj troszeczkę wzbudzała niepokój ze strony naszych mieszkańców z tego względu, że w dużej części będzie to wykonywane techniką wykopową. Mamy stosowne pozwolenia, ale znając nasze ekipy potrafimy to zrobić w miarę szybko, bez nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców. Długość tej sieci to jest 170 metrów. Kolejnym elementem, zadaniem czwartym, które nazywamy, to jest budowa sieci wodociągowej również w ulicy Parkowej na odcinku od Kordeckiego do Jagiellońskiej. Tam będzie ponad 200 metrów. No tutaj będziemy to realizowali techniką bezwykopową. Będą tylko tak zwane komory startowe, czyli mam nadzieję, że dla mieszkańców również to nie będzie zbyt uciążliwe. Wiosenne wzmożenie inwestycyjne nie ominie też obiektów przedsiębiorstwa i całej wchodzącej w ich skład infrastruktury. Przystępujemy już tak z pełną parą do realizacji zadania związanego z remontem przepompowni ścieków Kozłówka. Mamy już zgromadzone wszystkie materiały, bo jednak w dobie zarówno koronawirusa, jak i w dobie napiętej sytuacji międzynarodowej zgromadzenie materiałów, które często są pochodzenia zagranicznego, nie jest wcale taką prostą sprawą, ale zostało już to wszystko zgromadzone i teraz pełną parą będziemy przystępowali do tego zadania. Mieszkańcy również nie powinni zanadto odczuwać naszych działań w tym zakresie. Jeżeli chodzi o inne sprawy związane z wodociągami, to chciałem poruszyć tutaj problem prądu, czy też dostaw prądu. Otóż te dostawy są oczywiście realizowane. Mamy podpisaną umowę z PGE, ponieważ jesteśmy infrastrukturą krytyczną, w związku z powyższym korzystamy z pewnej ulgi. Chciałem tylko Państwu przypomnieć, że myśmy płacili do tej pory 30 groszy za kilowatogodzinę, natomiast w tej chwili płacimy 78,5 grosza plus za kilowatogodzinę plus jeszcze tam te inne opłaty, które z tego wynikają. Koniec końców to też wcale nie jest tak mało, bo jeżeli Państwo sobie to obliczą, to wraz z tymi wszystkimi opłatami ta podwyżka, która
dotknęła wodociągi legionowskie, to jest około 200%. Mam nadzieję, że do końca tego roku, bo tak jest ustawowo, będziemy znajdowali się w tej sferze infrastruktury krytycznej i wtedy stawki za ten prąd będą na tym samym poziomie. Natomiast oczywiście nie wiemy, co się będzie działo w przyszłym roku i czy nie zostanie to w jakiś tam sposób ograniczone. No lub może się tak zdarzyć, że po prostu te ceny w jakiś sposób na rynku się ustabilizują i nie będą nas w jakiś sposób dotykały. Jeżeli chodzi o sprawy gazu, z którego również korzystamy, to chciałem Państwu powiedzieć, że one są w tej chwili jeszcze na w miarę dobrym poziomie z tego względu, że mam podpisaną dłuższą umowę i to tylko dlatego tak się to układa. Zmiana dotyczyła jedynie VAT-u. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to realizujemy bardzo mocno budowę garażu na naszym punkcie zlewnym i tutaj również ekipę naszą telewizyjną bym poprosił, żeby pokazali. Bardzo mocno jesteśmy zaawansowani. Można powiedzieć, że już w tej chwili nawet te pomieszczenia garażowe są malowane, natomiast ta część socjalna, do której przeniosą się nasi pracownicy, jest w fazie robót wykończeniowych. Również teren utwardzony, który tam jest dość pokaźnych rozmiarów przed samym budynkiem garażowym, jest realizowany przez nasze ekipy. Na koniec naszego spotkania obiecany już wcześniej wiosenny spacer po obiektach rekreacyjnych PWK Legionowo. Zapraszamy!